Helena Marusarzówna, Tarnów, więzienie 1941 rok. Tak bardzo nas zmieniło to więzienne życie. Tak nauczyło wszystkiego. Wszystkiego. Taką treść ogromną mają słowa dzisiaj. Daj nam, Panie, chleba naszego powszedniego. Zbaw nas od złego, bo Ty wiesz o wszystkim. Wina nasza ogromna, żeśmy Polakami. Jeśli dzień zmartwychwstania ojczyzny jest bliski, prosimy Cię gorąco, daj, niech doczekamy. Jest na świecie taki dom, całkiem niedaleko stąd, w którym stoisz w oknie. Jest na świecie taki dom, całkiem niedaleko stąd, w którym stoisz w oknie. Ostatni bastion padł. Paranoja i słabość małych ludzi pokazała twarz. Ostatni bastion padł. Przebili jedno serce, ale ja nie przestanę grać. Kochana ojczyzno, czas przewietrzyć swe pokoje, przetrzeć stary kurz. Zdejmij maskę z głów posłańców. Słuchaj pieśni swego ludu, a nie kukieł karłów i sługusów zza dalekich mórz. Słuchaj pieśni swego ludu. Ja Ci przecież dobrze życzę. Nie rozliczam Cię. Nie chcę wiedzieć, z kim Ty byłaś. Z kim chcesz być, Ty lepiej wiesz. Ciężko tańczyć, gdy dwóch prowadzi. Trójkąt ostre rogi ma. Ja nie kreślę takich figur. Cenię sobie prosty świat. Witam Państwa serdecznie, Wojtek Jankowski, Ruch Suwerennych Narodu Polskiego, Brygada Siwaka. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Panią Janną.
na przekór możnym, władcom, kłamcom i tyranom tego świata. Panie Wojtku, witam w tym dniu, ważnym dniu męki pańskiej, ale myślę, że mieliśmy się nie nagrywać, ale myślę, że męka pańska trwa, ale męka polska też trwa. Trwa męka polska od wsi do dużych miast. I dzisiaj zrobimy na ten temat program. Z największą przyjemnością, pani Janno, tym bardziej, że za chwilę zaczniemy od pokazania czegoś, co powinno zainspirować wiele osób, a tym samym powinny paść pytania. I to w jednym kierunku przede wszystkim. Zanim do tego przystąpię, chciałbym, drodzy państwo, jeszcze oprócz tego wytłumaczyć, co to znaczy Insiala i Maciala. To są słowa po arabsku, akurat zaczerpnąłem to z filmu Kurulus Osman. Zawsze one padają w momencie, kiedy dobrze się dzieje, kiedy jest szczęście. Insiala to znaczy na chwałę Boga, natomiast Maciala w imię Boga. I drodzy państwo, to są piękne słowa. Mam nadzieję, że poprzez formę tłumaczenia z arabskiego na francuski i później na polski, tak to brzmi. Osobiście uważam, że pewnością tu błędów nie ma. Ja czułem akurat, że one mogą mieć taki akurat wymiar. I dlaczego od tego zaczynamy? Ponieważ tam było pięknie pokazane, że katolik z muzułmaninem, pod warunkiem, że są prawdziwymi katolikami, przestrzegającymi zasad, nie mają problemu z dogadaniem się. Ale w momencie, kiedy wejdzie ten trzeci i zaczyna mącić, drodzy państwo, no to mamy to, co mamy. Czyli mówiąc krótko, nastąpiła judaizacja Kościoła, ale nie Koranu. Taka jest różnica, więc co trzeba było zrobić? Napuścić głupich katolików, którzy nimi już nie byli. Bez świadomości jakiejkolwiek dali się po prostu zwyczajnie z tego okraść. I tym samym, drodzy państwo, wykorzystywali i wykorzystują do prowokacji Arabów. Między innymi hasłami, że każdy terrorysta jest Arabem, a nie każdy Arab terrorystą. Jak w rzeczywistości? No co? Ci, którzy to robią, albo inaczej, którzy są architektami tego bardachu, spełniają rolę największych terrorystów, szóstkowych. I to oni tym kierują, drodzy państwo. Pani Janno, myślę, że chyba, że pani coś chce dodać. Tak. Chciałabym dodać do tego, że właśnie obserwuję wiadomości w tej chwili z informacji. No i wszędzie pokazywane są procesje, w których uczestniczą katolicy. Łzy dziś leją, ale ci sami ludzie, którzy dzisiaj łącznie z hierarchami Kościoła niosą tą tradycję, pokazują ukrzyżowanie Pana Jezusa, ci sami ludzie handlują tym Bogiem i sprzedają Go już bez żadnego honoru, bez najmniejszego nawet ukrywania. I chciałam jeszcze nawiązać do tego, tutaj informacje padły z TVP, jak wyglądały w tym roku obchody w Jerozolimie. No i powiedziała panienka, że Ramadan się zbiegł oczywiście z naszym świętem, ale przeszły obok siebie te procesje w pełnej kulturze i szacunku. Czyli muzułmanie nie mają nic do katolików, katolicy nie kłócą się z muzułmanami. Natomiast nawiązała, że 2 lata temu, jak jeszcze było święto Pasach, czyli doszło też, że wypadło i żydowskie, no to doszło do zamieszek, ale już nie skomentowała, że skoro idą 2 procesje i muzułmanie się z chrześcijanami nie leją i odwrotnie, i jest szacunek, a jak ten trzeci, jak pan mówi, lezie, to od razu są zamieszki. Ale tego już oczywiście się nie skomentuje, nie powie, nie dopełni prawdy. Na to ich nie stać, tych pint z tych telewizji, które mienią się redaktorami prawdy.
Pani Joanna. No i także tyle powiedziała. Jeżeli pani I teraz tak. Jeżeli pani pozwoli, to pokażę zdjęcie pierwsze, wiadomości chęcińskie, z Chęcin oczywiście, radosnego Alleluja. Jaja, te jaja chęcińskie niech pan pokaże, one są tu bardzo ładnie uwidocznione przy koszyczku z palemką i ja przeczytam te enigmatyczne życzenia od burmistrza miasta Chęcin. Nadmieniam, że zamku królewskiego chęcińskiego, pod zamkiem królewskim chęcińskim. Ta gmina Chęciny ma miejsce, ta władza tam siedzi. Więc życzę tak, święta Wielkiej Nocy, to czas refleksji nad wartościami, no właśnie za chwilę się dowiemy jakimi, czyimi, takimi jak nadzieja, odrodzenie, ciekawe czego, zobaczymy, i miłość, ciekawe do kogo. Niech te nadchodzące, dlatego mówię enigmatyczne te życzenia, niech te nadchodzące święta, nie pisze, że zmartwychwstania Pańskiego, Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, nie ma tu tego. Te święta, po prostu te święta, niech przyniosą zdrowie, tradycyjny świąteczny nastrój, tak, połączeń tradycji, miłujących się narodów, to już moje dopełnienie, napełni Państwa domy pokojem, życzliwością oraz przyniesie wytchnienie od codziennych trosk. Życzymy, aby spotkania z bliskimi stały się źródłem siły, radości. Nie, no i tu pada, niech radosne Alleluja wypełni Państwa serca wiarą i ciepłem płynącym z ludzkiej serdeczności. Dziękujemy Ci, burmistrzu miasta i gminy Chęciny. Dziękujemy Rado i Radni, Sołtysi, przewodniczący Urzędu Jednostek Organizacyjnych. To była pierwsza strona. Marzec 2004, wiadomości chęcińskie. I będę tutaj na podstawie tej gazetki udowodnię Państwu, jak się oddaje, jak się pali świeczkę Panu Bogu, a diabłu oddaje ogarek. Ogar. Pani Janno, przepraszam. Pani Janno. Powiedziała Pani marzec 2024. Tak, przepraszam. Tak, to jest gazeta teraz. I to była pierwsza strona z życzeniami. Zaraz na drugiej stronie. Może Pan pokazać, Panie Wojtku, te zdjęcia? Tak, Pani Janno, tylko pozwoli Pani, że zanim to zrobię, skomentuję jeszcze Pani wypowiedź, a mianowicie... Życzenia. Te życzenia, tak. Pomija się to, co jest najważniejsze. Więc nasuwa się pytanie, kto je składa i skąd je składa? Przypuszczam, że właśnie z tego miejsca, co za chwilę pokażemy. Zapraszam. Tutaj, drodzy Państwo, wyraźnie widać, prawda? Wyremontowana synagoga w Chęcinach, uroczyście otwarta. Powstało tu Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej. Ja przypominam... Centrum? Jest na, tak, Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej. Ja przypominam, drodzy Państwo, że ci, co tak kultywują tą kulturę, uważają, że bez tej kultury Polska by nie istniała. A tak prawdę mówiąc, dla nich Polska to nienormalność. Niejednokrotnie też to słyszeliśmy. W związku z tym, ja mam pytanie, Pani Janno, bo Pani zna te okolice bardzo dobrze. Gdzie przez taki okres czasu, a tym bardziej teraz, pojawiła się gaśnica proszkowa? W Łużyciu oczywiście, a może tam powinno być wiele gaśnic, sądząc po zdjęciach, tak jak to ostatnio prezentowali, tylko zupełnie w innym celu. Natomiast tutaj, gdzie to są ziemie, szczęść Boże, znaczy, mówię to prześmiewczo oczywiście, jakoś nie widzę jakiegokolwiek odwetu. Czy sądzi Pani, Pani Janno, że on nastąpi kiedyś? Bo ja mam wrażenie, że to jest niemożliwe. No przecież przypuszczam, że jest głównym tam gościem. Przepraszam, pomyliłem się, Pani Janno. Proszę wybaczyć, gospodarzem. Tak, właśnie. I to jest istotna i najważniejsza rzecz, którą Pan powiedział. Od dziadka jeszcze Juliusza, tego oddanego ziemi kieleckiej,
któremu hołdy i pienia się pieje do tej pory, bo Juliusz jest prezes po tym Juliuszu wcześniejszym, to już trwa władza nad Chęcinami tych ludzi. I wpływ istotny, mogą się zmieniać struktury gmin, burmistrzowie, ale ta władza tych ludzi się nie zmienia od lat wielu. Od pokolenia jeszcze od czasów mojego dziadka i pradziadka. Także to się nic nie zmieniło. Ci ludzie działają i jak działają, a że szacunek duży w tej gminie mają, no to teraz pokażemy po owocach, ich poznacie. I poznamy ich tak po owocach, tą rodzinę w mojej miejscowości pod Zamkiem Królewskim nadmieniam, ich owoce, tak jak po owocach poznaliście Jana Pawła II. Niczym się te owoce nie różnią. I zaczynamy, panie Wojtku. Pierwsza strona, mamy pokazane jaja. Tak, to są chęcińskie jaja. Jaja z naszego Pana Boga Jezusa Chrystusa. To są jaja, proszę państwa. Nie mogę mówić bez emocji, bo brak mi tą gazetkę przed chwilą. Nawet dokładnie tego nie przeczytałam. Będę tutaj z państwem razem poczytać. Dla mnie jest to po prostu twarz w twarz na plutę katolikowi równo. Palemki, jaja, a na drugiej stronie, bo to drugie zdjęcie, które pan pokazał, to są zdjęcia właśnie synagogi. Czyli mamy z jednej strony życzenia całuśne, a z drugiej strony jedna kartka, mówię, druga strona to wyremontowana synagoga w Chęcinach, uroczyście otwarta, to już o tym mówiłam, 1-3 marca było otwarcie. Centrum, powstaje tu Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej. O tym nie wiedziałam wcześniej. Myślałam, że tylko odrestaurowana synagoga. Nie, ona tu będzie miała dużo większe znaczenie niż tylko jako odrestaurowana synagoga. Więc takie to są owoce tej rodzinki, tej waszej świętej rodzinki uświęconej przez świętego Jana Pawła II, która tutaj wpływy ogromne ma. I moja matka mi mówiła, gminą nie rządzi żaden burmistrz. Gminą rządzi zawsze, to mówiła Braun, taki czy inny. Zmieniają się tylko, ale rządzi zawsze ten sam osobnik z tej rodziny. Zrobiłem, pani Janno, zbliżenie. Zrobiłem zbliżenie. Oprócz tego, że pokazałem w całości, później zrobiłem zbliżenie na 3 sposoby. Także jest to bardzo widoczne. Możecie tylko sami wyciągnąć wnioski. Ja przypominam, my nigdy nie krytykujemy nikogo bez argumentów twardych. Na szczęście Boże tych argumentów już było tyle, że naprawdę święty Mikołaj mógłby obdarzyć je pewnością wielu. Ale o co chodzi? Że w tym przypadku, drodzy państwo, bo nam zarzucają, że szczęść Boże być może jest też troskiem i to wszystko z naszej strony. Pani Janno, my zaczęliśmy od podstaw. To trwa już kupę czasu. Pani... A resztę to zmyślamy. Tak. A resztę to zmyślamy, jak to stwierdził pan Wilczyński. Wolfe. Panie Wilczyński, żal mi pana. Żal mi pan. Panie Wolfe, naprawdę proszę się naprawić. Jeszcze ma pan szansę. Chyba, że to, co pan mówił, że uważa się pan za patriotę, narodowca, i idzie pan pod rękę z ułanem konfidentem, to sobie chyba pan faktycznie zdaje sprawę, co to jest prawdziwy patriotyzm, do którego trzeba mieć nosa. Nosa. A pan idzie po prostu jak taki przydupas swojej nieświadomości. Szczęść Boże. I pan tego nie widzi. Jak trzeba być ograniczonym, by tak podstawowych kwestii nie zauważyć. Twierdzi pan, że mnie krytykujemy? Przede wszystkim zaczęliśmy od wielu rzeczy. Bardzo wielu. Proszę sobie przesłuchać. I również mówiliśmy o głosowaniach, które zawsze były takie same jak i reszty. Choćby, jeśli chodzi o nasze złoża. Zapomniałeś chłopczyku w krótkich spodenkach? No to ci przypominam. A już reszty nie będziemy opowiadać, bo to nie ma być. Znów sprawozdanie, to robiliśmy wcześniej. Jeżeli ty sądzisz, że my krytykujemy bez żadnych argumentów, to skąd ty to wiesz, skoro nas nie oglądasz? Tak stwierdziłeś się. No więc decyduj się, chłopcze, zanim cokolwiek powiesz, czy to jest jakakolwiek składnia. Bo nie ma jej. I jeszcze raz ci powtarzam, nigdy
Nie rób zasłony, że ty nie jesteś wgadany. Bo to jest inna sprawa. Można mówić bardzo prostym językiem, nawet łamanym. Ale uczciwie. I to będzie słychać. Spróbuj. Jeżeli ty jesteś tym narodowcem, tym patriotą, śmiem twierdzić, że kompletnie bez żadnego doświadczenia, no to próbuj przynajmniej je zdobyć. Masz jedną osobę, która wchodzi ci na kanał, na samym początku, za każdym razem. I to jest twój atut, bo ta osoba faktycznie coś ma w głowie. Ale ty dalej te swoje wypociny próbujesz, w szczególności do niedźwiedzia, stosować. Gdzie ty masz rozum, chłopie? Gdzie ty masz rozum? Ty się porównujesz do naszych wiadomości? My mamy wiadomości, które są związane z geopolityką. Rozumiesz, co to znaczy? Z teologią, z historią. Zaraz, zaraz. Również no, on twierdzi, filozofią. Panie Wojtku, że my gadamy w koło Macieju tylko o tym samym. No nie gadamy w koło Macieju o tym samym, bo my nie będziemy się powtarzać i gadać, co się dzieje w PiS-ie, w PO, w Konfederacji, bo my już dawno wiemy, co to są za ludzie. I my idziemy krok naprzód, żeby ludzi przestrzec, żeby z jednego bagna nie wchodzili w drugie przyszykowane, które na razie się objawia ludziom jako wielkie niebo i Pana Boga za nogi łapią, a wchodzą w następne bagno. Więc my się skupiamy na przestrzeganiu i na oczyszczaniu. Natomiast pan, panie Wilczyński, zajmuj się tam tym PiS-em, PO, grzeb się w tym starym bagnie, w którym już świat i ludzie już wiedzą, że nawet nie ma się co grzebać, bo się pan człowieka tam nie dogrzebie. I Polaka. Przede wszystkim, pani Janno, przede wszystkim. Pani Janno, przede wszystkim krytyka, przykładowo PO czy PiS-u, na zasadzie pana Wolfa polega na tym, że jeden na drugiego coś mówi. No to jest jak, tak jak Olszański również twierdzi, że zaczyna być wojna. Więc jaki wy macie poziom? Tam nie ma żadnej wojny, o czym wielokrotnie żeśmy wspominali. Tam jest tylko gra. Nic poza tym. I wy się na tym skupiacie. Wy się na tym skupiacie. Coś, co nie ma kompletnie znaczenia, ponieważ za naszymi plecami odbywają się inne gierki. Te, które mają przejąć tą prawdziwą elitę narodowo-chrześcijańską, do której ty, chłopczyku, z pewnością się nie zaliczasz z prostej przyczyny. Pustaków tam nie przyjmują. Rozumiesz? Pustaków tam nie przyjmują. To będzie elita. Indywidualizm. Kim ty jesteś, Wolf? Totalnym zerem. Dzisiaj jestem bardziej wylewny. Wczoraj był wieczór. Na wieczór człowiek. Panie Wojtku, ale może nie będziemy tracić czasu. Ma tam swojego komentatora, w miarę dobrze mówi, podoba mi się ten pan z Wałbrzycha, ale to jedyny komentator, który tam widzę u mnie kropki między sobą kleić. Natomiast ci inni, co dzwonią, to naprawdę Radio Jeziorany. Radio Jeziorany. Taki tytuł sobie pan tam, panie Wilczyński, zrób i gadaj. I mów, że ty to na nikogo nie srasz. My sramy, ty to... Nie wiem, co ty programy to dzień robisz. Bo ty srasz incognito. A my mówimy jasno, kto w czym winny. A ty tak będziesz srał, żeby nie było wiadomo, o kogo chodzi, a wiadomo, o kogo chodzi. No i panie Wilczyński. Panie Wilczyński. Ogarnij się, jak to mówi młodzież. I tyle, panie Wojtku, bo naprawdę nie chcę się jeszcze tym człowiekiem denerwować. On tak gada, jak jego pan myśli o nas. Czyli jego panem to jest Olszański. Ale Olszański ma swojego pana Brauna. Więc ten gada, że on Braun to wie, kto jest, ale i tak Brauna myślenie dzierży i Brauna myśleniem myśli pan Wilczyński. I wydaje mu się, że on myśli po polsku. I może na tym zakończmy, panie Janno, bo nie warto się powtarzać. Jeszcze jedną rzecz. Czasu na tego człowieka. Jeszcze jedną rzecz tylko dopowiem, bo zapomniałem chyba wczoraj. Otóż, jak jesteś karłowaty intelektualnie, chłopcze, skoro ty sądzisz, że ktokolwiek mówi coś na ułana konfidenta, to tylko dlatego, że mu zazdrości talentu.
Do czego? Ty się zastanowiłeś, do czego talentu? On porywa? Kogo on porywa? Czy ty się zastanowiłeś, kogo on porywa? Ostatnie spady z demobilu, bo porządni ludzie odeszli. Zostali tacy, jakich widzimy. Spady z demobilu, ty natomiast jesteś głupcem, który nie potrafi odróżnić czarnej kartki od białej. To wszystko. Geopolitycznie zero totalne. Zero totalne. O czym ty, chłopie, w ogóle mówisz? Ty się powinieneś naprawdę chociaż raz skupić nad swoimi programami, przesłuchaj je. Przecież to jest żenada, co ty robisz. Ty nie powinieneś w ogóle jakiegokolwiek programu prowadzić oprócz pszczół. Jeszcze raz ci to przypominam. Choć powiem ci otwarcie, że miodu bym od ciebie nie kupił. Dla zasady. Panie Wojtku, to jest tak, jakby zarzucić Polakowi, Polakom, że oni to zazdroszczą talentów, no bo przecież ma talenty, wielkie talenty, niewydrapane. To tak jakby ktoś zarzucił właśnie, że Polacy to zazdroszczą talentów niewydrapanym. Tak, panie Wilczyński. Świniowaci Polacy zazdroszczą. Chcieliby być tacy jak oni, ale prawdziwy Polak nigdy nie będzie zazdrościł talentów diabelskich. Bo ma honor, bo ma wiarę, bo ma godność. I takich talentów nie będzie zazdrościł. No to tyle co do tych talentów i może przejdźmy na temat synagogi Chęcina. Proszę bardzo, pani Jano. Bo nie ukrywam, że jest to hańba wielka. Jak wielka, to może inni, którzy mieszkają gdzie indziej, nie mają takich problemów, może ich to nie boli, ale mnie boli. Ponieważ uczyniono to pod Zamkiem Królewskim. Zamek w Chęcinach jest Zamkiem Królewskim, nie jakimś tam zamkiem. Więc to, co oni, jakby ci niewydrapani, do czego dążyli, zmierzali od lat i zwyciężyli, tak, zwyciężyli tego 1 marca do 3 tym otwarciem, no to jest na plucie Polsce w twarz. Tu nie chodzi tylko o gminę Chęciny. To jest na plucie Polakom, królom polskim, władcom tradycji polskiej w twarz. Osiągnęli swój cel. No i co? Ja już powiedziałam, że nie będę mówić pan Braun, tylko Braun. Braun, jak to pan Tołwiński mówi, Grzesiulu, Grzesiulu. I pięknie mu powiedział. Jeden się odważył. Zejść ze stanowiska wywyższania Złotego Cielca. Także gdzie Grzesiulu byłeś i twoi bracia po wujku? Trzech ich ma. Jeden, wszyscy zatrudnieni w PO. Udają, że się nie znają, że to nie rodzina? Nie, świetnie się znają, odwiedzają i kupy trzymają, zapewniam was. Kupy w środku się trzymają, a na zewnątrz grają. Jeden w tej partii, drugi w tej. Wszystkie obstawione. Pani Janno. Bardzo idiotyczne. No przy tym Wielkim Piątku to mi się, panie Wojtku, aż chce płakać. Jaka z Polaków jest banda idiotów. Pani Janno, pozwoli pani, że zacytuję. W zasadzie, przepraszam, nie zacytuję. Tego się nie da zacytować. Pokażę. To jest stary telefon z Radia Maryja od pewnej kobiety, która zaczyna go: Szczęść Boże. Za chwilkę to pokażę, tylko akurat niech minie ten telefon, który mi tu zadzwoni. A, wezmę go, skasuję. O, dobrze. I drodzy Państwo, dedykuję to, dedykujemy z panią Janną, to tobie, kamsztorze, jak również temu ułanowi konfidentowi, tak? A tym samym... Panie Wojtku, a to nawet dobrze, bo jakiś czas temu wychwalał strasznie osiągnięcia Rydzyka. Ten pan Wilczyński, który niby z kościołem to ma na bakier. Ale nie, to tyle dobrego, no przecież to on to tyle postawił tych rzeczy i te uniwersytety. Tak, panie Wilczyński, tak, masz pan rację. Tyle dobra, co zrobił Rydzyk, to naprawdę też świętego, też już niech się szykują i pomniki mu stawiają. Panie Wolfe, Rydzyk postawił to pod okiem żony Danielsa. Tak, dla informacji pańskiej, choć nie wiem, czy jesteś pan w stanie to zespoić. Natomiast ten telefon jest odzwierciedleniem dzisiejszych czasów, bo się nic nie zmienia w tym temacie, jak i również recytujemy to tobie,
żeby sobie posłuchał dokładnie, kim ty jesteś, bo ta rozmówczyni tu mówi prawdę. I dzięki takim jak ty, nie tylko, ma prawo to mówić, bo to przez was Polacy są tak głupi. Przez was, bo wy jesteście reprezentantami głupoty. I dlatego, że za każdym razem dajecie się manipulować i w swoim rezultacie zawsze jest czosneczek na początku, którego wy nie chcecie widzieć albo rzeczywiście swojej umności nie potraficie. Więc posłuchaj sobie chłopczyków w krótkich podenkach, bo to cytuję, jeszcze raz powtarzam, dla ciebie, jak i również dla ułana konfidenta i zaczyna się tak jak powinno. Szczęść Boże. Czyli tak jak wasz pan mówi. Zapraszam, pani Jano, to tylko 2 minutki. Nie będę pokazywał wizji. Co, odbierzemy kolejny telefon? Prosimy bardzo. Halo? Halo? Witamy, szczęść Boże. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Szczęść Boże. Ja witam panią mecenas i witam księdza też. Ja chcę powiedzieć, że ja dzwonię teraz z Austrii, ale mieszkam w ogóle w Polsce, Helena moje imię. I chcę powiedzieć pani mecenas, że mi się bardzo nie podoba, co pani mówi, ponieważ ja przepraszam, proszę mnie wysłuchać. Przecież wyście nas wybrali, proszę pani. My rządzimy, wy się musicie podporządkować. Byśmy wam otworzyli granice, jak wam się nie podoba, to jedźcie. Ale przecież my żyjemy dobrze. Ja brałam udział w programie Ugotowani, proszę pani. Pani zobaczy, jak my żyjemy, w jakich luksusach. A jak wy, jak ta pani, co tam te poszkodowane w czwartek zawsze są, nie wiem, jak ona się tam nazywa, Jaworowic czy jakoś tam, to jaką wy macie biedę? Wy sobie nie umiecie radzić. Wy nic nie potraficie. My musimy wszystko wziąć w ręce. A wy, jak pani odpowiada, my w Izraelu, proszę pani, no mamy tam ciężko, bo tam te Araby nas atakują. My musimy do Polski. My potrzebujemy mieszkań tutaj. Wszystkiego, proszę pani. Co pani myśli? Halo? Pani Helena, trochę nie zrozumieliśmy. Drodzy państwo, końcówka była też bardzo ciekawa, ponieważ ten księżurek powiedział, że no chyba się jakoś nie zrozumieliśmy, no i urwany telefon, bo faktycznie ciężko by było się z tego wytłumaczyć. Natomiast wyście nas wybrali? Tak, chłopczyku Wolfe. Tacy jak wy wybieracie właśnie tego typu ludzi. I ty się nazywasz narodowcem? Chłopie. Najpierw to trzeba troszeczkę mieć oleju w głowie, a nie za każdym razem wkładać do nocnika łapę. I ty uważasz. Jak mantrę, panie Wojtku, powtarzać, że owszem, wojna na Ukrainie to jest złem, ale winę ponosi Putin. I tak w koło, Macieju, jak zdarta płyta. I tutaj to, panie Wilczyński, nie strasz w koło, Macieju, tylko my w koło, Macieju, jeden temat prowadzimy obronę. Ale ty w koło, Macieju, gadasz, że Putin winny i Putin winny. No i nic do tej kwadratowej głowy, panie Wojtku, nie dotarło, widzę, i już nie dotrze. Ja się pytam jedną rzecz. Czyim głosem mówisz? Ty nawet mówisz głosem, chłopie, czosnkowym. Bo to jest głos czosnkowy, to co ty wypowiadasz. Natomiast kwestia związana z Ukrainą. Dlaczego to się stało? To do ciebie nie dochodzi i nie dojdzie. Ty nie potrafisz zespoić, że jest akcja i reakcja? Wiesz, co to znaczy akcja i reakcja, tłumoku? No chyba nie wiesz i się nie dowiesz. Bo to są rzeczy, które trzeba łączyć. Zajm się pszczołami, pani Janno, i dajmy sobie spokój, bo te zwoje się nigdy nie wyprostują. Naprawdę, chwilami to się zastanawiam, że ta trójca na tym kanale to jest najlepsza w postaci Skatulskiego, pani Halinki, tak. No i oczywiście Kamstor Wolfe. Wy w trójkę, jak zaczniecie gadać, no to miód na serce. Tylko czyje? Jeden wielki bełkot. Oni się najlepiej rozumieją. Oni właśnie troje, to ja słyszę, że się najlepiej rozumieją. Pan Skatulski ma na ścianie wielkiego JP2 i tym żyje i żyć jeszcze długo będzie. I będzie się dziwić,
dlaczego tak źle w tym katolicyzmie, dlaczego tak w tej Polsce źle i dalej się będzie dziwił z panią Haliną i niech dzwoni do pana Wilczyńskiego i niech płaczą nad tą Polską i nad sobą. I tyle, panie Wojtku, bo za długo dzisiaj dla tych ludzi, za długo. A Skatulski, jeszcze jedno do ciebie. Pozdrów. Szczęść Boże, bo ostatnio go tak chwaliłeś. Widzisz, jak u ciebie pod kopułą coraz więcej korników się zbiera. To wszystko, pani. To on jeszcze zanim będzie szedł, bo przecież ich połączy Jan Paweł II. Dobra, panie Wojtku, a ja teraz tutaj właśnie o owoce przyjazdu na ziemię kielecką do rodziny Braunów, Jana Pawła II. Bo to te owoce od razu się nie rodzą, po latach się rodzą. No i się wyrodziły w Chęcinach. Długie i zaczynam, proszę państwa, czytać tą hańbę. Przypominam, było to 1 marzec, Dzień Wyklętych, któremu dopiero poświęcono kilka stron dalej i to na pół stroniczki jest cześć ich pamięci. W Chęcinach upamiętniono żołnierzy wyklętych. Dziękujemy ci, proboszczu Kukowski, Janie Kukowski. Dziękujemy, tu czworo dzieci w kościele stało, bo przygniotło to święto, ważniejsze święto, które 3 dni trwało. No to tak poświęcono tutaj pół biednej strony i to tak później. A najważniejsza rzecz, jaka miała miejsce, zaczynamy. Wyremontowana synagoga w Chęcinach, uroczyście otwarta. Powstało tu Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej. W Chęcinach miało miejsce wyjątkowe wydarzenie, które zapisze się złotymi zgłoskami, nie tylko złotymi, brylantowymi nawet, zgłoskami z historii miasta, no i nawet świata. Uroczyście otwarto odrestaurowaną synagogę XVII wieku, która będzie służyć jako Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej. To wydarzenie nie tylko podkreśla bogatą historię miasta, ale również stawia na dialog i tolerancję międzykulturową. Będzie tutaj ileś razy o tym mówione, czyli będzie to podkreślane. To stawianie na dialog i tolerancję międzykulturową. Nawet ma być to nauka tej tolerancji. Także to, co się śmiałam, panie Wojtku, czy obok tej wyrestaurowanej synagogi nie powstał już jakiś komisariat, w którym pałami będą tam tych opornych zmuszać do tej tolerancji i do tego dialogu. Bo jeżeli ma być to ośrodek do nauczania, no to mogą być oporni. Nie wszyscy tam pójdą na ten dialog w tych Chęcinach, mam nadzieję. I zaczynam. Kiedyś historia składa się z teraźniejszością. Wzniesiona w 1638 roku na mocy przywileju udzielonego przez króla Władysława IV Wazę synagoga w Chęcinach przez wieki służyła jako miejsce modlitwy. W roku 1942 Niemcy zgromadzili wokół niej 4000 osób, które następnie wywieźli do obozu w Treblince. Synagoga, której początki sięgają XVII wieku, doświadczyła wielu przemian, jednak z biegiem czasu popadła w zapomnienie i ruinę. Nieprawda to jest, nie była w ruinie, absolutnie. Była tam zrobiona biblioteka miejska i służyła jako biblioteka. Żadną ruiną synagoga nigdy nie była. Ludzie, nie wierzcie w to. Ja tam chodziłam co dzień. Co dzień do szkół i ze szkoły. I do biblioteki chodziłam. Była bardzo zadbanym zawsze obiektem. Przez lata obiekt ten pełnił różne funkcje. Ten budynek to nie tylko dziedzictwo kulturowe z czterowiekową historią Żydów chęcińskich, ale także miejsce, które odegrało ważną rolę historyczną i kulturalną gminy miasta Chęciny, do którego sentyment ma tak wielu mieszkańców. No, nie wiem, jakby tak zrobić, panie Wojtku, tajne głosowanie, bo tu się próbuje, że z sentymentu mieszkańców. Nie jest to prawda. Tu nie chodzi o sentyment mieszkańców do restaurowania synagogi. Więc tu się próbuje sentymentu mieszkańców i pewnie okolicznych wsi też. Tak, taki mieliśmy sentyment, że zapragnęliśmy, panie Wojtku, odrestaurowania synagogi. Bardziej niż Zamku Królewskiego. Mówię panu to. Po zakończeniu wojny budynek służył społeczności lokalnej, no właśnie, jako kino miejskie, tak, tam było też kino i biblioteka. No i tyle, tak w skrócie, bo nie chcę tego... pełnił nawet przez 2 lata funkcję Urzędu Miasta i Gminy w Chęcinach, więc nigdy nie był zaniedbany, bo by chęcińska władza nie miała tam przez jakiś czas swojego ośrodka. I teraz tak, będę tutaj tak się starała streścić. Odzysk
zachowując swoją dawną świetność i znaczenie, synagoga stanie się nie tylko kolejną atrakcją turystyczną, ale także przypomnieniem o głęboko zakorzenionej historii Żydów w Chęcinach, zaznacza burmistrz Robert Jaworski. Już przypominam Państwu, jeśli ktoś nie wiedział, że ten burmistrz już jest 20 kilka lat burmistrzem i świetnie się zna z panem Juliuszem, prezesem telewizji, bo osobiście widziałam, jak na uroczystości Powstania Warszawskiego przyjechał limuzyną i szedł do jego gabinetu. I to tylko to, co ja widziałam. A to, co wiem, to wiem od wielu lat, od dzieciństwa. Wiem o układach braunowsko-gminnych w gminie Chęciny. I dalej. Starania odrestaurowanie synagogi w Chęcinach rozpoczęły się 12 lat temu, kiedy to burmistrz Robert Jaworski podjął pierwsze rozmowy z gminą wyznaniową w Katowicach. Proszę zwrócić na to uwagę. Nie gmina w Katowicach przyjechała się upominać, tylko burmistrz, taki wyrębny jak w samych swoich Pawlak. Boże kochane. Celem było przejęcie synagogi na rzecz gminy Chęciny, co było kluczowym krokiem do rozpoczęcia prac restauracyjnych. Od początku chcieliśmy nie tylko odrestaurować ten obiekt, stworzyć miejsce, które będzie pełnić funkcję edukacyjną, wystawienniczą, ukazując bogatą historię związaną z kulturą żydowską naszego miasta, wyjaśnia burmistrz i tak dalej. Blisko 10 lat trwało uregulowanie stanu prawnego obiektu, a sam remont rozpoczął się w 2023 roku. To faktycznie szybko, tylko tyle trwały tam zamieszania i wcześniejsze przygotowania. Pracę niezwykle sprawnie przeprowadziła firma Reneval, ale tam już dużo wcześniej były obstawione dechy i wiadomo było, że remont będzie. Remont był rok, ale my już jako mieszkańcy dowiedzieliśmy, że do remontu przygotowania były dużo wcześniej. I tak dalej. I teraz uwaga. Inwestycja kosztowała 9,3 miliona złotych. 9,3 miliona złotych. I ja teraz wymienię, kto się na to złożył. Uwaga, uwaga, Achtung, Achtung, proszę Państwa, wszystko dała gmina żydowska w Katowicach. Panie Wojtku, co Pan Pani Janu, ale to chyba żart, prawda? Dobrze Pan zgadł, świetnie. Dobrze Pan zgadł, chociaż Pana nie uprzedzałam, także brawo Panie Wojtku, zgadza. To jest wielki żart. Cały ten długi proces ma ponad 5 milionów złotych unijnego dofinansowania pozyskano w ramach RPOWS 2014-20, czyli 2014-20 roku 5 milionów unijnego dofinansowania. No my wiemy, czyja jest Unia, więc wcale się nie trzeba też dziwić. No ale nie dała to gmina z Katowic, która przekazała synagogę w ręce chęcińskie, tylko dała Unia. Potem 542 tysiące złotych z budżetu państwa pozyskano w ramach RPOWS, coś tam znowu. Z Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego promesa ministra 2019 opiewała na kwotę 207 tysięcy złotych. A z Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego promesa dla kultury pozyskano nieco ponad 1,5 miliona złotych. Na tym nie koniec. Władze gminy pozyskały też blisko 500 000 złotych unijnego dofinansowania w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014-20. W sumie na całkowitą renowację i przywrócenie do dawnej świetności synagogi w Chęcinach udało się pozyskać blisko 7,4 miliona złotych. No to nie wiem, co to za rozbieżność, tu 7,4, a tu brakuje coś do 9,3. No tu z tej różnicy się już nikt nie tłumaczył. Może tą różnicę gmina w Katowicach żydowska zapłaciła. Tego nie wiemy i się pewnie nie dowiemy, panie Wojtku. Dalej. Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej ma na celu edukowanie, i tu znowu jest powtarzanie się, o historii i kulturze narodu żydowskiego z naciskiem na naukę tolerancji i otwartości na inne religie oraz kultury. Budynek będzie pełnił funkcję Centrum Pamięci i tym samym miejsca wystawienniczego i edukacyjnego, co przyczyni się do poznawania bogatej historii miasta.
Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej ma być również miejscem tolerancji i dialogu, dodaje burmistrz miasta Chęciny. Więc jest to cały czas wałkowane. My się musimy do tego przyzwyczaić. To mamy mieć z tyłu głowy, panie Wojtku. Wszyscy, jak małpy, zo. I teraz gości wam przedstawię, proszę państwa. Powstaje kolejne niezwykłe miejsce. Tytuł wytuszowany na czarno. Powstaje kolejne niezwykłe miejsce na mapie turystycznej regionu. Niezwykłe. Niezwykłe. Święte powinni od razu napisać. I niezwykłe. Święte. Otwierając zrewitalizowaną synagogę i stworzone tu Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej, burmistrz Robert Jaworski przekazał symboliczny klucz w ręce dyrektor Moniki Majszyk. Na uroczystości wzięli udział. Tu jest cała strona, więc ja nie będę tego z tymi tytułami wyuczonych wam czytać, proszę państwa, tylko tak przejadę wyrywkowo i skrótowo bardzo. Z naciskiem na ważniejsze osobistości. W uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości, między innymi dyrektor do spraw dyplomacji publicznej ambasady Izraela w Warszawie, Bosmat Baruch. Bosmat Baruch osobiście był w Chęcinach, zaszczycił te niskie progi, z Warszawy przyjechał. Poseł na Sejm RP Lucjan Pieszczyk, doradca wojewody świętokrzyskiego Agata Wojda, naczelny rabin polski Michael Szudrich i rabin Josel Goldstein, dyrektor Regionalnego Ośrodka Edukacyjnego Maszmut, Center Der Lea Ganor, no to aż język można połamać na tych żydowskich nazwach, wraz z delegacją z Izraela, przewodniczący gminy wyznaniowej żydowskiej w Katowicach, Włodzimierz Kac, dyrektor Muzeum Historii Żydów Polin, Zygmunt Stępiński, wraz z pracownikami tegoż muzeum, to całe Muzeum Polin z Warszawy przyjechało, dyrektor stał sitwą. Dyrektor Archiwum Państwowego w Kielcach, dalej dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego Albert Stankowski, świętokrzyski wojewódzki konserwator zabytków, podpułkownik Paweł Wójcik z Centrum Przygotowań do Spraw Misji Zagranicznych, członek zarządu województwa, członek zarządu powiatu kielskiego. O, i tutaj przechodzimy, tak, to mnie bardzo interesuje, nasza chęcińska władza, między innymi ksiądz Jan Kukowski, z którym miałam to zaszczyt 2 dni temu rozmawiać, ponieważ rozbito Matkę Bożą na E7 na wysokości Czerwonej Góry. I leżała tam kilka dni, bo policja szukała winnych, a ona taka roztrzaskana, rozłupana. Nasza Matka Boża leżała i zadzwoniłam do tego Kukowskiego dowiedzieć się, co się tam stało. Czy w ogóle wiedzą, że jest Matka Boża roztrzaskana na Czerwonej Górze? Bez emocji mówił, wiedzą, już złapali winnych. Ale żeby tam porządek tak szybko zrobić, żeby nie patrzeć na to haniebne... Nawet te szczątki, bym tak powiedziała, bo to wyglądało okropnie, mimo że pomnik. No to oni się tam tak nie, bardzo się z tym nie śpieszyli. Ale to, jaki pan, taki kram, jaki proboszcz, taka gmina żydowska. Tak, taka gmina, nie katolicka, żydowska. Jest, też wziął proboszcz udział, tak, a jakże, nie wiem czy się wyrobił, że najpierw oddał cześć tym wyklętym, a później szybciutko poleciał pod synagogę. Nie wiem jak chłopina się z tym naprawdę uwinęła, nie wiem. Jak pogodził tu msza i tu, przepraszam, nie msza, tylko no ta ich czary mary i u nas msza i trzeba było temu wszystkiemu sprostać. Biedny proboszcz. Kościoła świętego Bartłomieja, w którym byłam chrzczona. No Boże, dalej. Bo aha, nadmieniam. Gazetkę tą brat przynosi z klasztoru franciszkanów, który tu przypomnę i pozdrawiam pana Mateusza ode mnie z pracy, tego nauczyciela, z którym już się rozumiemy w tych sprawach. Doczytał ostatnio też, odbiegnę na chwilę, był zszokowany, że zakon franciszkanów był przez lata
zwykłą restauracją i temu się dziwił, a no ja mu tylko powiedziałam, że nie była to zwykła restauracja, bo z pokojami noclegowymi, więc był tam burdel przez wiele lat. Odzyskano kościół franciszkanów, piękny kościół, piękny, proszę Państwa, jest co nawet zwiedzać. No i mam nadzieję, że wtedy, kiedy był przejęty przez tą niby bolszewię i komunę, to i tak było Najświętszy Sakrament pewnie wyniesiony i tak nie była ona tak zbezczeszczona jak teraz, gdzie jest Najświętszy Sakrament, są te wszystkie świętości i tak jest gorzej Pan Bóg deptany, poniewierany w tej udawanej pobożności niż wtedy, kiedy był pod władzą tak zwanych komunistów ten klasztor. To chyba takiego chamstwa, takiej hańby nie przeżywał w swoim rodzaju, jak przeżywa dzisiaj pod niby parasolem pobożnych ojców franciszkanów, którzy właśnie, mając Jezusa Chrystusa za Pana, poszli oddać cześć innemu Panu, bo nie naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. To są kapłani, to są ojcowie, to są księża. No ja nie mam pretensji do tego burmistrza, ale do proboszcza mam. I do ojca niejakiego Mateusza Biedrzyckiego z klasztoru franciszkanów, który tam poszedł czapkować, mam pretensje. Mam. Nie jest dla mnie żadnym duchownym Kościoła katolickiego. I dalej. Dyrektor Naukowego Ośrodka Myśli Patriotycznej. No, takich mamy patriotów obywatelskiej. I tak dalej. Dalej. Dyrektor Muzeum Historii Kielc. Kierownik Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Kielcach. Prezes Stowarzyszenia imieniem Jana Karskiego. Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Tak, wyszkolcie tych nauczycieli. Tego mają uczyć naszych dzieci. Dalej, dział badań naukowych Muzeum Wsi Kieleckiej, ambasador i ambasador Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, Krzysztof jakiś tam Furmanek. Prezes firmy Renoval i radni Rady Miejskiej w Chęcinach na czele z przewodniczącym Tomaszem Szczepanikiem, prezes Chęcińskiego, a jeszcze prezes Chęcińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, tak, który to uniwersytet też się tutaj wsławił w tej pomocy dla Ukrainy. Też czytałam w gazetce. Wszystko tak, jakby sobie prezydent Duda to sobie chyba nie mógł lepszej gminy wymarzyć ze swoją małżonką, jak gmina Chęciny. Gratuluję. Sprostaliście wymaganiom pary prezydenckiej gmino Chęciny. I koniec z tych wielebnych, którzy tu przyjechali to otwierać. Zdjęcie piękne jest, te niewydrapane, Szudrych stoi tak z boku, tak cnotliwie jak to on, z tymi rączkami tak złożonymi, ajwaj, nasz burmistrz na środku, tak, wydawałoby się, że on tu gospodarz i rządzi. Nie, ty nie rządzisz, burmistrzu. Ty tu jesteś kukiełką, pacynką, nic więcej. Pani Janno. Wśród nich był tak? Ja to dołożę od siebie, jak pani pozwoli, ponieważ wytłumaczyłbym, dlaczego tak łatwo to przebiega. I przeczytam państwu coś. Są to słowa Menachema Mendela Schnursena. Schnursena, tak się czyta, tak. I teraz tak, to jest 1902. 1994 rok. Rabin chazycki, filozof czosnkowy, kabalista, ostatni przywódca ortodoksyjnego odłamu, Szabat Lubowicz. Główną broń walki skierujemy bezpośrednio na Słowian, poza renegentami ożenionymi z czosnkiem poprzez wspólne interesy. Prawda, wszyscy ożenieni z nami zostaną usunięci z naszej wspólnoty, kiedy już wykorzystamy dla naszych celów. Słowianie, a wśród nich Rosjanie, są najbardziej nieugiętymi narodami na świecie. Słowianie są nieugięci w wyniku swoich zdolności psychologicznych i intelektualnych utworzonych przez wiele pokoleń przodków. Niemożliwe jest zmienić ich gen. Słowianina, Rosjanina można zniszczyć, ale nigdy nie podbić. To dlatego ten lud podlega likwidacji, a najpierw ostrej redukcji ich liczebności 1924 rok. Drodzy Państwo,
To są słowa tej osoby. Czy nie ma tu odpowiedzi? Mamy odpowiedź pełną. I ja się pytam, bo to jest bardzo istotne. Będąc tak bliziutko, mając pod nosem, jaką rolę pełni rodzina Szczęść Boże? Na przodzie oczywiście z Grzesiulem. Jaką? Bo nie widzę tam ani gaśnicy proszkowej, ani nic innego. I uważam, pani Janno, że on jest, jeszcze raz powtarzam, tam jednym z główniejszych, jak nie głównym, jak jego cała rodzina, osobami. Ale oczywiście. Gospodarzami. Gospodarzami. Oni oficjalnie się nie rzucają w oczy. Oni są, jak to Jakub Berman pisał w swoim tajnym raporcie w 1946 roku, wchodźcie w drugie garnitury, rządźcie od tyłu. Znakomicie to robią. Znakomicie. Według tajnego raportu Jakuba Bermana. Tak to się dzieje. Nie byłoby dzisiaj tego, co jest, gdyby nie było tam wpływu i sitwy tych ludzi, tych samych ludzi od wojny. Nic się nie zmieniło. Na swoim terenie mieli i mają swoich ludzi. I oni rządzą w tych gminach. I panie Wojtku, wśród nich obecny był między innymi rabin Josel Goldstein, ten z tej gminy Katowice, dla którego chęciny mają osobiste znaczenie. To tu żyli i zostali pochowani jego przodkowie. Od 16 lat regularnie odwiedzam chęciny. Kiedy przyjechałem tu po raz pierwszy, budynek był otwarty, ale w złym stanie. Zaangażowanie burmistrza w odnowienie synagogi od samego początku było bardzo duże. Ogromnie mnie to cieszyło. O, wykazał się burmistrz, wykazał. Dzisiejsze otwarcie synagogi pod kapitalnym remoncie jest dla mnie bardzo emocjonującym przeżyciem. Bardzo, mówi rabin Josel Goldstein, który w swojej wypowiedzi podkreślał, że rozmawiając z ludźmi całego świata, wszyscy wyrażają pragnienie odwiedzenia chęci. Patrzcie ludzie, jaki nas zaszczyt teraz będzie. Kopał w tyłek dzień po dniu, wyobrażam sobie już te wycieczki. Pani Janno, ale proszę mi wytłumaczyć jedno zjawisko, którego nie mogę zrozumieć. Skoro zawsze się mówi, że jeżeli przyjeżdżają turyści z całego świata, no to tym samym zostawiają kupę pieniędzy, a gmina jest bogatsza. A tu za każdym razem jest odwrotnie. A panie Wojtku, ale są bogatsi ci, co służą niewydrapanym. Gmina nie będzie bogatsza, ale bogatsi zawsze będą Szabelskoje. Tak było przed wojną i po wojnie. Gdzie te pieniądze, pani Jadno? Gdzie te pieniądze się podziały? Niech mi pani powie, skoro tak walą do Chęcin i mają zamiar przyjechać, no to liczę na wielki kapitał. Gdzie ten kapitał będzie, pani Janno? Gdzie on się będzie w stanie umiejscowić? Myśleli, że tak z odwiedzin turystów na zamku. No, aha, zamek przynosi korzyści, ale chyba będzie na łeb pobity, za przeproszeniem, odwiedziny z Izraela, tych całych tabunów, z obstawą oczywiście tych icków będą przyjeżdżać. Oj, będzie się działo na rynku, to już będą codzienne święta. Ksiądz, księże, jakże ten ksiądz się nazywa nasz, Jan Kukowski, możesz już zamykać powoli ten kościół. Zamknij, chłopie. I ten franciszkany też. Tam już i tak jest was pięciu czy ilu, już za wszystko samo gnije. No zamknijcie. Jedyny szacunek, jaki mam, to do sióstr bernardynek, które są tam odizolowane, bo to są siostry klauzulowe. Ja z nimi nieraz rozmawiam, one mają wiarę. To są naprawdę kochane kobiety. I ja z nich się śmiać nie będę. One się tam modlą w odosobnieniu. Może coś się wymodlą w tym moim małym kościółku na Małgorzkim. W tym klasztorze bernardynek. No to tak poważnie. A reszta? To są zakon franciszkanów i kościół świętego Bartłomieja na górce przeszli już dawno na stronę niewydrapaną. Dawno. Jeszcze niezłomnym był ksiądz, wspomnę tu, bo to był ksiądz, który był długie lata. Ja już tutaj do Kielc przyszłam, to on jeszcze tam pożył kilka lat. Matka była na pogrzebie. Nazywał się Teklak. To był niezłomny ksiądz, który się nie dawał tej propagandzie, dlatego żył w starej plebanii,
przy starym piecu sobie gotował w starych garczkach jedzenie. Matka się moja z nim znała i to był prawdziwy ksiądz, a reszta już poszła na wygody, na srebrniki, które się lały pełnymi strugami z Unii i tak dalej, i tak dalej. To samo Franciszkanie, oni się nazywają Franciszkanie, oni się mienią, że oni są od świętego Franciszka. Judaszanie się powinniście nazywać, Judaszanie. Panie Wojtku, i skończę tego Goldsteina, który podkreślał właśnie, że rozmawiając z ludźmi z całego świata, czyli on już nawet tą propagandę nam tu rozgłasza, jak tuba, wszyscy wyrażają pragnienie odwiedzenia chęci, aby zobaczyć synagogę, cmentarz żydowski oraz inne ślady obecności Żydów w tym miejscu. Cieszę się niezmiernie, mówił rabin, że udało się uratować ten budynek przed zagładą. Jestem przekonany, że zrewitalizowana synagoga przyciągnie tylu turystów jako nowa atrakcja, dodał. I kończąc, ostatnie zdanie. Tytuł znowu namaszczony, wytłuszczony. Tu będą uczyć tolerancji i szacunku do innych kultur. Tu powinno być za cztery wykrzykniki i rozkaz. Jako rozkaz. Tu się będzie uczyć pałom i pałom w łeb lać opornych. Otwarcie synagogi w Chęcinach jest nie tylko krokiem w kierunku zachowania dziedzictwa kulturowego, znowu ta sama śpiewka, ale również wyraźnym sygnałem, że miasto i jego mieszkańcy otwarci są na dialog i współpracę międzykulturową. Tu będzie się uczyć dzieci i młodzież tolerancji wobec innych religii i kultur. Olszański, słyszysz? Machasz tak tą pałą, może byś przyjechał te dzieci bronić? Może byś przyjechał do Chęcin, bo tu się będzie uczyć naszą młodzież tolerancji pani, wobec innych kultur. Nie, pani, pani wobec Janno, tej kultury, pani, tej niewydrapanej tylko. Pani Janno, on ma inną pracę. Drugą część skrzypka na dachu pewnie uczy własną córkę. Ale ja czekam na Olszańskiego z pałą i na Brauna z gaśnicą. I doczekać się nie mogę na obronę mojego zamku królewskiego, bo to zamek królewski został opluty, obrzygany i osmarkany właśnie. Tutaj pani... 4 marca, ostatnie zdanie czytam. Panie Wojtku, moment. Od 4 marca centrum, i to jest do państwa też ogłoszenie, do wszystkich słuchaczy. Od 4 marca Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej jest otwarte dla zwiedzających. W godzinach 10-17 od kwietnia do godziny 18 będzie można, uwaga, uwaga, to są bardzo istotne na koniec słowa, taki policzek już taki z całej siły. Będzie można skorzystać z zakupu jednego biletu obejmującego wejście do Centrum Kultury Żydowskiej i Zamku Królewskiego oraz zabytkowej kamienicy Niemczówki. Widzicie, ludzie? Jeden bilet nawet. Na zamek i do synagogi. No to pani Janno, teraz. Zrównali. Czyli dla mnie, panie Wojtku, to jest przejęcie pałeczki przez synagogę. Czyli to jest tak, jakby ktoś położył czapę na tym pięknym, majestatycznym zamku. Zamku Królewskim, w którym się rzeczy działy bardzo ważne dla państwa polskiego. Zamek Królewski na Wawelu, pani Janno, służy wiadomo komu. No i Chęciński dołączył do niego, widać z tego. Teraz wezmę, pokażę państwu mały fragmencik, który już to robiłem. Chwileczkę. Pani Janno, to są dosłownie chyba półtorej minutki, nawet nie. Zapraszam. Żydowskie święto. I komu to przeszkadzało? Tak z kronikarskiego obowiązku trzeba było przypomnieć, ale chyba każdy kojarzył tę sytuację, no, bo to wszystko no, zapalone. W Sejmie jest tak, prawda, że przychodzi prezydent, tam marszałek, zapalają świece hanukowe, to jest takie żydowskie święto. I komu to przeszkadzało? Tak z kronikarskiego obowiązku trzeba było przypomnieć, ale chyba każdy kojarzył tę sytuację, no, bo to Tak, tymczasem Grzegorz Braun, to przecież wystarczy na niego popatrzeć. To jest jakaś wewnętrzna awantura. Ja nie pytam, co tam się dzieje. W każdym razie sytuacja jest jaka jest. Pożar ugasz, świece zapalono. Niektórzy się śmieją, że to pożar w bur... Nie wiem, czy mogę powiedzieć to słowo, ale w każdym razie tak. Inna rzecz, że rzeczywiście ten Sejm jest kolorowy, no bo skoro showman, no to jak powiedziała dziennikarka wiadomości... Proszę państwa, no właśnie, o to tu chodzi. Tu przedstawiłem pani Janno
kwestię związaną bez spiny. Przypomina sobie Pani ten fragment, zresztą Pani sobie zobaczy. Dołączenie tego. Pokazałem w międzyczasie również życiorys Juliusza Brauna, żeby nikt nie miał żadnych wątpliwości, z kim mamy do czynienia. Przede wszystkim, jeszcze raz powtarzamy, po owocach ich poznajemy, w jakich okolicznościach najbardziej ważnych się zachowują. Bo słowa same, czy wejść to, co tam zrobił, drodzy Państwo, bez żadnych konsekwencji, czy do Was to nie dochodzi, że wszedł tą gaśnicą bez żadnych konsekwencji, nawet jedna osoba go o nic nie oskarżyła, ta, która rzekomo też została przez tą gaśnicę w jakiś sposób dotknięta, w sensie tego proszku. O, przepraszam najmocniej, bo mi się otworzyło. Prawda? Nic, kompletnie. Poprzednio zrobił ten sam numer, że zniszczył głośniki. Rzekomo antypolskie wystąpienie to było poprzez tych, wśród tych osób. To ja się pytam. To jak to jest możliwe, że tego typu organizacje nie wznoszą skargi? Przecież to jest nielogiczne. Za każdym razem tak jest, drodzy Państwo, on w ten sposób wchodzi na piedestał, na którym już dawno jest. Teraz to tylko pokazuje, że on wchodzi. I wy dalej tego nie widzicie. Koronę założy i dalej nie będziecie widzieć. A, tak szczerze mówiąc, przepraszam najmocniej. Nie to, że nie będziecie widzieć. Będziecie przed nim klękać. Do tego to dochodzi, drodzy Państwo. I już jak patrzę na te komentarze, to mi się niedobrze robi. Jak patrzę na takich gmiotów, jak ten Wolf, to również, który służy za przeproszeniem podnóżkowi, szczęść Boże, nie widząc zagrożenia od strony szczęść Boże. Nie, drodzy Państwo. Pan Bóg ma różnych stołowników i chyba tak zakończę, żeby się nie denerwować. Panie Wojtku, ja jeszcze chciałabym, jeśli mogę, jeszcze chwilkę. Chciałabym jeszcze wrócić do tej rozmowy, jaką przeprowadziłam z proboszczem Kukulskim. Puściła się tego Bartłomieja, starszy już, taki z 60 parę lat, jak zadzwoniłam w sprawie tej potłuczonej przez wandali Matki Bożej. No więc on bardzo ubolewał, tak, bardzo ubolewał, trochę weszliśmy w rozmowę, nawet chciał ze mną gadać. No i w tym wiadoleniu ogólnym tylko, no nie zaprzecza, że tak źle się dzieje w kościele, ale kościół, proszę panią, niszczą wichrzyciele. No on to on ma na myśli takich jak my, panie Wojtku. A ja mu powiedziałam w ten sposób, nie wichrzyciele, proszę księdza, tylko kościół jest niszczony od środka, od zaprzańców siedzących w środku kościoła. Ale co pani mówi, to wichrzyciele, tak, wichrzyciele. I to jeszcze przypomnę, że wprowadzenie protestantyzmu do kościoła, zielonoświątkowców, neokatechumenatu i tych wszystkich właśnie sekt niewydrapanych spowodowało, że ta nienawiść do Matki Bożej w środku kościoła przez tych ludzi jest większa niż nienawiść tych lewaków, na których wszystko się dzisiaj zwala. Nie, to nie lewactwo wam Matkę Bożą uwaliło, czy krzyż zwali. Wojna jest na łonie kościoła i to wielka. Bo to jest wojna, która ma doprowadzić do całkowitej zmiany wiary. Matka Boża jest bardzo nienawidzona przez diabła. A to diabelskie plemię jej nienawidziło jeszcze bardziej niż samego Chrystusa. Więc szuka się tylko wrogów tam, gdzie najmniej uważam, że można ich znaleźć. A najwięcej to ja już widzę, gdzie jest i kto służy. Także kto komu służy, jest widać. Panu Bogu świeczkę, a diabłu oddano ogarek. Więc dzisiaj mamy Dzień Męki Pańskiej. Jest to dzień dla katolika najważniejszy chyba w roku. Ale dni męki polskiej dzieją się już od wielu lat. To jest też męka. Polska męka trwa już za długo, o wiele za długo. Właśnie przez fałszywych katolików to jest Polska tak umierająca na krzyżu, taka dogorywająca i nawet umrzeć nie może, jak należy. Nawet umrzeć nie może.
tylko tak właśnie goreje. Pani Jano, żeśmy dobili już godziny 10. Czy zrobimy małe podsumowanie, czy kończymy po prostu tym, co już było powiedziane? Ja już nie mam więcej nic do powiedzenia, Panie Wojtku. Dobrze. To w takim razie ja tylko pozdrowię Ewę i od nas oczywiście i Marka. Dziękujemy jeszcze raz za gościnę. Jak i również Olga, Olka z Gdyni, z którym przed chwilą rozmawiałem. Oby tak dalej, Olejka, trzymaj i walcza w szkole również z tymi ludźmi, którzy są tak opętani, mówiąc krótko. I pokazałem przed chwileczką serce wandyjskie, jak zawsze, Chrystusa, potęgę na koniu, a nie kelnera, tak jak sobie życzą ci niewydrapani, prawda? Przypominam, szczęść Boże określił się rycerzem watykańskim, czyli rycerzem diabła. Tak to trzeba określać, drodzy Państwo, prosto z mostu. Natomiast na zakończenie. Panie Wojtku, to ja też chciałabym podziękować, bo właśnie tak przeszło, nie podziękowaliśmy panu Markowi, ale też tak ta wizyta była tak trochę obolała przez nas, także troszkę byliśmy kontuzjowani, więc tak to przeszło bez echa, ale mimo wszystko to tak, wracamy do tego. Bardzo dziękujemy gospodarzom naszej brygadzie Siwaka za kolejne goszczenie nas u siebie. I ja nie lubię słodzić i wiecie Państwo, że daleko mi od tego, ale naprawdę to są, można powiedzieć, to są prawdziwi nasi przyjaciele. Tak. Przyjaciół się szuka długo. Czasem jest to wręcz niemożliwe, ale czasem się znajduje. I do takich przyjaciół zaliczyłabym Pani Ewo, Panią i Pana Marka. Dziękuję z całego serca za wszystko, co jak nas wspieracie, jak rozumiecie, no i jak nam sekundujecie. Dziękuję serdecznie. Pani Janno, absolutnie zgadzam się z tym. Rzadko kiedy można spotkać tak porządnych ludzi. Również chcemy pozdrowić panią Teresę Tuszyńską, która ostatnio też wysyła, tak, oczywiście. Jak i panią Iwonę. Jak i panią Iwonę z Berlina. Tak. No i Olka, który też czasem zadzwoni. Młody chłopak, ale serce takie otwarte na Polskę i ma swoje myślenie. Jemu chyba nic myślenia nie narzuci, bo z tego co zauważyłam, to on jest taki dzielny chłopak. On usłyszy tu, ale swoje myśli. I o to chodzi, Olek, żebyś miał zawsze to swoje myślenie. Tak. I pani Janno, jak zwykle na zakończenie puszczę Ameryka Von bez wizji, bo po co? Wszystkiego dobrego Państwu życzymy z Panem Bogiem. Come on, come on.